Czy jesteśmy naprawdę? Czy nie słychać nas wilczym pogłosem? Miło was spotkać laboratoryjnie wieczornie. Dobry wieczór. Widać i słychać. Tak, tak. Tak, trzymać. Już jesteście, to już bardzo się cieszymy z tego powodu, że znaleźliście czas, żeby dzisiaj o 19 spotkać się. To będzie dobry wieczór. To dobrze, dobrze, bo faktycznie ja mówię cicho, dobrze słychać, to jest bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze czekamy jednego gościa, ale dobrze, zobaczymy, co się wydarzy. I startujemy. Dziękujemy wszystkim bardzo mocno, tym, którzy są na grupie też facebookowej, za dzielenie się, wrzucanie różnych rzeczy. Tam się zrobiło kolorowo i pod względem ilości różnych rozwiązań też sporo tego wszystkiego, więc dziękujemy. I ponieważ to jest sfera dzielenia się i też takie miejsce, w którym zgodnie z tą naszą ideą chcemy, żeby to nie było tak, że tylko gadająca głowa Apanaski, gadająca głowa ja, tylko chcemy zapraszać was do współtworzenia tego spotkania, dlatego Elu, powoli się szykuj, zaraz cię zaprosimy. Mamy gości. Pierwsza jest Ela, później będzie Asia, może uda się jeszcze Kasię złapać, jak nie, to będzie następnym razem. I tak, witamy Elę, to zróbmy to. Elu, teraz jeszcze raz się poproszę o uruchomienie kamery, dźwięku i za chwilę zobaczycie Elę. Ela jest nauczycielką w szkole podstawowej w Pogalewie Wielkim. Dolnośląskie, już ją widzicie. Tak. I jeszcze dźwięk. I Ela będzie zgodziła się, żeby opowiedzieć o tym, co zrobiła ze swoimi uczniami w pierwszej klasie. Więc oddajemy cię, bo Elu, głos, żebyś opowiedziała wszystkim, jak to działa. To już zacznę. Tak, witam. Tak jak powiedział Krzysztof, pracuję w bardzo małej szkole. Taka ciekawostka, pracuję w tej szkole, którą sama kiedyś uczyłam. Czyli chodzę już bardzo, bardzo długo do tej szkoły. Dzisiaj opowiem o takich trzech ćwiczeniach, które przeprowadziłam ze swoimi uczniami. Ja mam bardzo specyficzną klasę pięcioosobową. Pracuje mi się fajnie. Pierwsze ćwiczenie, które sobie wymyśliłam, to znaczy dopasowałam je do poziomu swoich uczniów, bo moi uczniowie no, są na takim poziomie intelektualnym, a nie innym. Nie chciałam też ich zrazić, dlatego to pierwsze ćwiczenie z takiego kodowania już no, takiego bardzo poważniejszego, o że tak powiem, to było na zasadzie kółka i krzyżyka. Wzięłam sobie, wydrukowałam taką planszę z 9 polami. Przygotowałam też obrazki do tej planszy, dla każdej planszy 9 obrazków, po 3 z każdego rodzaju. Ponieważ miałam tych obrazków dość dużo, to tak było, że każdy uczeń miał inną klik dinozaurów, także nawet jak dzieci zaglądały do siebie, no to musiały się posilić swoim pomysłem, a nie kolegi. I to było takie pierwsze ćwiczenie, one były bardzo rozochocone, chciały się wymieniać tymi planszami, układały sobie, prawda, no to teraz ja spróbuję twoje. Drugie ćwiczenie to już było takie przygotowujące do użycia symboli. To był labirynt, dzieci pomagały dojść zagubionemu dinusiowi, tam był briachiozał, do mamy. Specjalnie na planszy narysowałam te kropeczki, żeby było im się łatwiej poruszać. Bo zwykle to jest tak, że dziecko traktuje tą krateczkę jako jedną płaszczyznę, no i robi tą strzałkę, prawda, przez krateczkę. Tu chodziło o to, żeby od miejsca, w którym ten dinuś wyszedł,
do następnego, żeby one zauważyły, że on stoi na tym polu. To nie jest tak, że on dochodzi do krańca tego pola. Po to są te właśnie punkty. Potem dzieci samodzielnie wpisywały w ten długi ciąg krateczek kod. Każdą strzałkę, każdy krok, prosiłam je, żeby zapisały każdy krok, który dinozaur zrobił. No i one kolejnym krokiem to było upraszczanie, czyli powtórzenia 3, tam 2 do przodu, prawda, czy tam 3 w prawo, 3 w lewo i one sobie ten kod tutaj zapisały. No to potem zabawiliśmy się w taką zabawę, w taką grę, przenieśliśmy się, ja wykorzystałam po prostu kartki z bloku technicznego, bo wydawało mi się, że no, to będzie najlepsze. Tutaj widać litery. Umieściłam też zdjęcie takiego dinozaura, który kiedyś żył na naszych terenach. No i chcieliśmy się dowiedzieć, jak on się nazywał. Ja mam w klasie, jak mówiłam, 5 dzieci, więc każde próbowało, to znaczy każde odkodowywało 2 literki. Ja tutaj na dole umieściłam, bo nie pisałam tego kodu w jednym ciągu, bo mam takie dzieci, że ten zapis w jednym ciągu by je rozpraszał. Więc mieliśmy takie kartki i pokazywaliśmy. Dziecko szło, prawda? Każdy krok osobno. No i zrobiłam to tak, że wyciągałam kartkę z tą literką i kładłam na białą. Ale potem doszłam do wniosku, to znaczy, bo ja mam dywan w znacznej odległości od tablicy. Gdybym była bliżej przy tablicy, to pewnie zrezygnowałabym z podnoszenia tych kartek i zastępowania, tylko po prostu te literki jeszcze dodatkowe by było ćwiczenie, prawda, w pisaniu, bo one musiałyby sobie napisać na tablicy. Takie sobie ćwiczenia wymyśliłam. Ale jak Krzysztof mnie zaprosił na dzisiejszy webinar, żebym opowiedziała, to ja sobie tak myślałam, Boże, co to jest przy ćwiczenia. Ale okazuje się, i tak sobie myślałam, Boże, przecież ja w zasadzie z tymi dziećmi to koduję codziennie. Bo skoro mam wyrazy i dopasowujemy do nich modele, prawda, no to ten model to jest zakodowany wyraz, półgłoski, samogłoski, one muszą ten kod rozczytać, prawda, i dopasować. A teraz jeszcze sobie wymyśliłam, dzisiaj nie przeprowadziłam tego, chciałam to ćwiczenie zrobić dzisiaj i właśnie też opowiedzieć o nim dzisiaj, ale ponieważ mieliśmy zwariowany dzień, fotograf w szkole, więc nie dało rady, bo ciągle ktoś wchodził, wychodził i tak dalej. Ja uczę jeszcze muzyki i do jakiego doszłam wniosku? No muzyka to jest jeden wielki kod, zapis, prawda, nutowy, no to jest kod, który też muzyk czy tam musi rozszyfrować. I ja doszłam do wniosku, że ja się też wezmę za kodowanie na muzyce. Ja to robię, tylko że nie robiłam tego aż tak bardzo świadomie. Ja myślę, że my gro ćwiczeń robimy właśnie tak nieświadomie z tego kodowania. No to chyba tyle. Okej, okay. Bo może uczestnicy będą mieć pytanie. Ja na pewno mam pytanie, jak wplatłaś te elementy w zajęcia lekcyjne? W sensie, że rozumiem, że to nie było tak, że jedna lekcja, oni tylko, jedne zajęcia, to oni tylko kodowali, tylko że to było w jakimś... Nie. My mieliśmy, one są bloki tematyczne, i ja sobie po prostu taką aktywność dzienną to wplotłam. To nie było tak, że myśmy to robili, prawda, specjalnie jak gdyby, tylko to wyniknęło z tego, że z sytuacji. Na przykład tutaj przy tych obrazkach, przy tym kółku, przy tej planszy, one dostały te obrazki, mieliśmy w klasie tablicę i najpierw było rozpoznawanie dinozaurów. Trzeba było je nazwać, prawda? Czyli to tak było normalnie wplecione w aktywność. Potem tutaj przy tej grze planszowej też były opisy, prawda? I dowiadywaliśmy się też, co tam ten żyjący na naszych terenach, czym się bawił. Czyli połączenie takiego ośrodku pracy, fajnie. Dobrze.
Super. No dokładnie. Dobra, czy macie jakieś pytania do Eli, póki jest z nami na łączach, to śmiało na czacie zadajcie. Jej wszystkie pomysły można znaleźć w naszym Padlecie. Dziękujemy za wszystkim tym jeszcze raz, którzy się dzielili. Zrzucam link. Zniszczamy. Fajnie. Tam Fajnie. też Nie ma. możecie, słuchajcie, komentować pod każdym postem wstawionym przez uczestniczki, czy uczestników, jeżeli tacy się znajdą. Możecie zostawiać swoje komentarze. Myślę, że to miłe, jeżeli ktoś powie dobre słowa, ale też tam można zapytać bądź dopytać o pewne niejasności. Jak ktoś się Także pojawi, to można śmiało pytać. To dziękujemy Ci bardzo, znaczy Elu. jeszcze Śmiało. jeszcze mogę słowo, bo Jasne, to miałam oczywiście. powiedzieć i zapomniałam o Dokładnie tym. tak. Przy tym dywanowym ćwiczeniu, bo w chodzie nie ma obrotu, i dzieci wpadły no, same na to, że jednak trzeba się obrócić. Ja później, to znaczy najpierw myślałam o tym, żeby przygotować właśnie symbolami obrotu też karty, ale myślę, a to tak pierwszy raz mamy te symbole, te strzałki, no to daruję sobie. I później żałowałam, że nie przygotowałam, bo mielibyśmy kolejne ćwiczenie, prawda, uzupełnianie tego zapisu. Także o to można się też pokusić i spokojnie z pierwszą klasą to wyjdzie. Dziękujemy. Takie refleksje też są bardzo, bardzo cenne. Takie z praktyki, jak coś się pojawia po już odbyciu tego i nagle się okazuje, że można coś zrobić jeszcze dalej, inaczej, coś dodać, więc jak najbardziej za to dziękujemy. Tutaj pojawiło się dzięki Beata za Ja również krótką dziękuję. informację zwrotną. Super. I mówimy, Elu, zostań z nami dalej. Zobaczymy, co będzie dalej w naszym webinarze. A teraz zaprosimy do nas Joannę. Więc Joanna Szponar z zespołu szkół w Rychliku już do nas dołączy. Tylko uruchomimy wideo, uruchomimy dźwięk i zaraz z nami będzie. Ale fajnie, że dzisiaj mamy gości, prawda, Krzysztof? Bardzo. Jasiu, słyszysz nas? Asia? Czekamy na połączenie z Asią. O, już Asia jest. Fajnie. Asię już widzimy. Jeszcze Asia, musimy zatroszczyć się o twoje gardło, czyli żeby było cię słychać. Bo nie będziesz tak krzyczeć do nas z daleka, z tego rychlika cudnego. O, teraz już cię słychać. Ja oczywiście uruchomię te obrazy, które są z twojej opowieści. Asia przygotowała też rekwizyt, kartkę, żebyście mogli sobie zobaczyć pewne rzeczy. No to zamieniamy się w słuch. Witajcie, tak jak Krzyś powiedział. Jestem też z niewielkiej miejscowości, zespołu szkół w Rychlikach dokładnie. I obecnie jestem wychowawczynią klasy trzeciej. No i zostałam dzisiaj zaproszona, więc spróbuję opowiedzieć parę słów, skąd pomysł i jak to wyszło. Więc z moją klasą trzecią postanowiliśmy zanocować w szkole. Oczywiście trzeba było przygotować wiele różnych atrakcji. Jedną z nich miało być kodowanie. Inspiracją do tego mojego kodowania była gra chyba znana, przynajmniej z naszych lat, tak powiem, podchody. Ta gra polegała na tym, że dzieci dostały zakodowane, zaszyfrowane informacje, które musiały później odszyfrowywać, no i wykonywać poszczególne zadania. A te zadania były w ten sposób zakodowane, że one po prostu oddawały zadanie, odczytywały kolejną informację i znowu ta informacja była przekazywana, że tak powiem, dalej. Wyglądało, nie wiem, Krzysiu, jakbyś mógł pokazać to zdjęcie. Jasne.
to byłoby mi łatwiej. Wykorzystałam tutaj taki szyfr ułamkowy. On jest tutaj zapisany, mamy 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. I po kolei wszystkie litery alfabetu. Szyfrowanie polega na tym, że pod spodem... O, uciekło. Pod spodem są też cyfry. I zapisujemy to po prostu w postaci ułamka. 1 przez 1 to jest A, 2 przez 1 to jest O, 3 przez 1 B i tak dalej. No i tutaj jest przykładowa karta właśnie z zaszyfrowaną informacją. Dzieciaki oczywiście to rozszyfrowały na początku miały troszeczkę problemu, ale bardzo szybko do tego doszły. I niesamowite było to, jak one sobie świetnie z tym radziły, ale jak fajnie też, ponieważ klasa była podzielona na 4 grupy, jak fajnie też ukrywały przed sobą te szyfry, te zadania, które, no, ponieważ każda grupa chciała, że tak powiem, wykonać te zadania jako pierwsza. No i tak zajęło nam dobrze ponad godzinę, to godzinę chyba 15 minut. Ostatnia informacja była znowu odwrotna, ponieważ dzieci miały zaszyfrować, tym razem one, zaszyfrować informacje dla kolegów i koleżanek. I powiem tak, trochę mnie zaskoczyły tym miło, ponieważ poradziły sobie świetnie, ale myślę, że po 4 takich kartach rozwiązywania to po prostu ten kod został świetnie zrozumiany. Co się narodziło jeszcze w międzyczasie? To znaczy kolejny pomysł tak naprawdę się narodził, ponieważ już sobie pomyślałam, że skoro takim się to podobało i tak świetnie się bawiły, emocji było co niemiara, więc już w czerwcu, kiedy będzie cieplej, kiedy kończy się rok szkolny i tak naprawdę już te lekcje troszeczkę na siłę prowadzone, więc sobie pójdziemy w teren, podzielimy się na dwie grupy i zrobimy takie prawdziwe podchody, jak mówię, za moich jeszcze czasów, z tym, że wprowadzę sobie jeszcze w międzyczasie z nimi na pewno ten szyfr Gadry Poluki, czekoladkę i jeszcze jest taki szyfr, jak on się nazywał, litera alfabetu się zamienia. Alfabet jest podzielony na połowę, także no jeszcze ten czwarty, chyba tak. I po prostu w ten sposób się pobawimy jeszcze raz, ale już w terenie i żeby było też tak troszeczkę inaczej. No i to chyba tyle. A cała noc oczywiście przebiega. Jasne, bo generalnie to też może być ciekawe. Nie wiem, dajcie znać na czacie, ale czy was interesuje, jak to jest, że się w 1-3 robi jakąś noc? Skąd taki pomysł, że się zostaje, że tak powiem, do późnych godzin nocnych w szkole i robi się między innymi kodowanie, bo to nie było tylko kodowanie, były jeszcze inne aktywności. Znacz nam genezę tego wydarzenia. Sam pomysł powstał właściwie... Klasy starsze też zostawały zawsze na nocowanie i jeszcze poprzednia, moja trzecia klasa również nocowała wtedy w szkole. Ta klasa też oczywiście usłyszała od starszych kolegów i koleżanek, że nocują w szkole. No i poprosili, proszę pani, czy my nie możemy zanocować? No dlaczegoż nie? Możemy spróbować. I powiem, mam w grupie też dzieci te sześcioletnie, bo mam taką mieszaną grupę i sześcio- i siedmiolatki. Oczywiście, no jak szły do szkoły, bo teraz to już klasa trzecia. Troszeczkę się może na początku bałam, ale okazało się, że nie ma czego. Dzieci o 18 przyszły do szkoły, przygotowane oczywiście śpiwory, poduszki, materace wzięliśmy z sali gimnastycznej. No i tak naprawdę od 18 do 1:30 bawiliśmy się cały czas, one energię mają niespożytą. Były i zawody sportowe, było właśnie kodowanie, było biegane dyktando tuż przed północą. Co świetnie wypadło, bo w szkole nikomu wtedy po prostu w szkole nie przeszkadzaliśmy, co niestety nie zawsze wychodzi, żeby pójść sobie na hol i się pobawić bez zakłócania lekcji innym klasom. Także no naprawdę fajnie się bawiliśmy. Były piłkarzyki też, bo mamy narysowane w szkole takie trasy, gry, klasy, trasę też taką do kapselków, nie wiem, czy pamiętacie też, kiedy się grało się w kapselki. My też mamy taką trasę, to zrobiliśmy sobie wyścig kolarski. Także było naprawdę super, fajnie. Nikt nie popłakiwał, wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni, więc myślę, że spokojnie do powtórzenia sprawa.
Fajnie. Fajnie. I dziękujemy, bo tutaj się dzieje na czacie i są informacje o nocach, o podchodach, o różnych pomysłach, więc, że tak powiem, inspiracja tutaj nam dzieje się, że różne szyfrowania, również nawet w gimnazjum. Witamy gimnazjum, w końcu to też jeszcze klasy 1-3, więc jak najbardziej laboratorium edukacji wczesnogimnazjalnej może być. Nocowanie w szkole warto zrobić jako przygotowanie przed wyjazdem na zieloną szkołę, a żeby sprawdzić, jakie dzieciaki przeżywają takie sytuacje. Pewno. Dobrze. Zerówką była noc. Podchody, zabawa. To ciekawe. O, i prezenty ukryte przez Świętego Mikołaja. No to zimą. Zamknięty klucz. Kody strzałkowe i kartki z zadaniami w formie QR kodów. Super, bardzo fajny pomysł. Pięknie. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, to Asia jeszcze z nami jest. Gdyby komuś coś z jakimś pomysłem, to jeszcze chwilkę poczekamy. A za chwilę spróbujemy się połączyć jeszcze z Kasią. Zobaczymy najpierw, czy technicznie nam się uda. Mieliśmy jakiś problem wcześniej, ale zresetowała komputer, więc może się uda tym razem zagościć. Jak nie, to zaprosimy ją następnym razem. Widzę, że pytań nie ma. Dziękujemy Ci bardzo, Asiu, że się zgodziłaś, że byłaś, że opowiedziałaś, że jesteś. Dziękuję, naszą... bardzo mi miło. Dobrze. Dzięki, teraz... dzięki, Asia. Dziękuję również. No dobrze. No to Kasia, pora na Ciebie. Próbujemy. Zobaczymy, jak dźwięk uruchomimy, czy nam to zadziała. Fajnie, Agnieszka. Pewno, że fajne pomysły i to wasze pomysły, to jak mówiliśmy, laboratorium jest otwarte dla was, żeby się dzielić, żeby pokazywać, że nie tylko my, te gadające głowy, ale praktyka jest u was. Powiedz coś, Kasiu. Cześć, mikrofon mam włączony, no, mam informację. No dobrze, to się nie uda. Tak, ale bardzo słabo. A pan też tak masz? Napiszcie, jak słyszycie, Kasia, ale to jest... Nadal to jest bardzo zniekształcony głos. Okej. Dobrze. Dzisiaj się nie uda. Mogę tylko powiedzieć, jak jest z Kasią w ogóle. To będzie anegdota. Bo wczoraj jechałem pociągiem jeszcze i napisałem do Kasi, żeby z nią porozmawiać. A ona od razu zadzwoniła po prostu messengerem do mnie. I od razu z wizją chciała rozmawiać ze mną, a ja byłem w pociągu, więc jej powiedziałem, poczekaj chwilkę, muszę ubrać słuchawki. Więc generalnie zazwyczaj jest tak, że u Kasi działa wszystko dobrze, tylko dzisiaj jakiś kochlik techniczny, ale mam nadzieję, Kasiu, że co się nie odwlecze, to nie uciecze i że następnym razem będzie z nami, zrobimy test jeszcze wcześniej i że uda się posłuchać twojej opowieści, więc mam nadzieję, że przyjmiesz to zaproszenie z powrotem do nas. Czasem się tak zdarza, jak Marta pisze, złośliwej rzeczy martwych, niestety, ale my biegniemy dalej z naszą laboratoryjną historią. Jeszcze tylko powiem, że pamiętam, że rozstawaliśmy się w tamte laboratorium. Zamknęliśmy taką informacją albo prośbą, żebyście poszukali sobie właśnie jak Ela to zrobiła, czyli takich fragmentów treści związanych z programowaniem, z kodowaniem i żeby one zostały gdzieś tam uwikłane w treści edukacyjne z innych obszarów. Jesteśmy ciekawi cały czas, jak wam się to udało zrobić. Gdyby ktoś teraz miał ochotę jeszcze i miał z sobą wideo, miał z sobą mikrofon i chciał jeszcze o czymś opowiedzieć, to możecie dać nam znać. Zrobimy taki moment, że jeszcze gdyby ktoś tak chciał z marszu, teraz jest gotowy, ponieważ jest ma taką umiejętność, to jeszcze chwilę poczekam. Dajcie znać na czacie. Okej. Tutaj Kasia nie odpuszcza i na osłodę na teraz jeszcze wrzuciła na czacie u mnie prywatnym coś takiego, że to są jej linki do Padletów, kody do partnerów, bo to realizowała projekt e-twinningowy, więc to jest na osłodę, ale mam nadzieję, że w następnym podejściu Kasię zobaczymy i że nie tylko Kasię, ale część z was też. To jest platforma Twin Space.
To informacje od Kasi, bo Kasia ma ze mną czat prywatny. Niektórzy z was też mieli ze mną czat prywatny, jak moderowałem. Tak się czasami zdarza. Okej. Okay, ze mną to... nie masz prywatnego czasu, czatu, Krzysztof. No nie no, wiem. No nie, nie, nie. No ty nie. Messengera prywatnego. Okej, okay, dobra, to pobiegnijmy dalej. Asia przed wami odkryje, co przygotowała, jakie inspiracje i w którą stronę mkniemy dalej, tak Asiu? Dobra, tak, to ja dokładnie. Swoje lice usunę teraz w ogóle. Nie, no ale nie na zawsze. Wróć do nas. Dobrze, postaram się. Okej, słuchajcie, Padlet już znacie, już wiecie, że jest takie miejsce, na którym dzielimy się naszymi doświadczeniami. I on przeszedł chyba moje najśmielsze oczekiwania. Przepraszam, że myślałam inaczej, że on się nie zapełni. Jest tam tyle fajnych pomysłów, że aż naprawdę oczy otwieram ze zdumienia i kiedy kilka dni na niego nie wchodziłam i potem weszłam, to mówię, Krzysztof, no musisz to po prostu zobaczyć, bo to jest coś niesamowitego. Zaczęłam komentować już niektóre posty. Przepraszam, że nie wszystkie, ale postaram się oczywiście je wszystkie skomentować. Wy też możecie zostawiać tam komentarze. Będzie miło na pewno osobom, które wstawiają swoje posty, czerpcie z tego, bo to jest naprawdę niesamowita baza pomysłów, zasobów, więc jeżeli macie też jakieś karty, które moglibyście udostępnić, to wystarczy, że wrzucicie je sobie na dysk Google'a, pobierzecie link do tego zasobu i tam na tym padlecie umieścicie. To jest chyba najwygodniejsza forma. Więc możecie też się w ten sposób dzielić. Zapraszamy też oczywiście na grupę facebookową, ale o tym jeszcze przypomnę na koniec. Dzisiaj pomyśleliśmy sobie z Krzysztofem, że będzie trochę matematycznie. Byliśmy ostatnio na takim fajnym szkoleniu, podczas którego jedna z uczestniczek podzieliła się z nami bardzo ciekawym pomysłem dotyczącym labiryntów. Czy wykorzystujecie labirynty w swojej pracy? Pewnie tak i zapewne przybierają one różne formy, kształty, są różne generatory tych labiryntów. No właśnie, super. Ja często wykorzystuję labirynty takie zwykłe, ale też czasem je urozmaicam, na przykład umieszczając na polach tych labiryntów działania matematyczne i uczeń przechodząc przez labirynt musi policzyć te działania. Tam mogą być również wyrazy z trudnościami ortograficznymi, czy też jakieś nazwy, które potem uczeń musi zapamiętać, więc można tam tak naprawdę w ten labirynt włożyć wszystko. I to taki tradycyjny labirynt, prawda? Natomiast Dorota, ta uczestniczka właśnie szkolenia, pokazała nam bardzo fajne labirynty matematyczne i ona mówi, że szuka ich pod nazwą Math Maze, czy Math Mazes w języku angielskim i znalazła, pokazała nam taki jeden labirynt, który oczywiście nie omieszkałam wykorzystać zaraz na zajęciach ze swoimi pierwszakami. Ten labirynt, który tutaj widzicie, można sobie ułożyć przy pomocy liczb na jakiejkolwiek powierzchni. I o co chodzi w tym labiryncie? No więc zobaczcie, tutaj mamy zieloną flagę, nie wiem, czy ona mi się tutaj, czy ją widzicie. W każdym razie ona jest tutaj gdzieś, tak? I to jest miejsce, w którym zaczynamy przechodzić ten labirynt. To jest miejsce, do którego dążymy. I teraz zobaczcie. Musimy poruszać się po polach, czyniąc tyle kroków, ile wskazuje liczba, na której stoimy. Tak więc jeżeli tu jest zielona flaga, to stajemy tutaj na tym polu i tu mamy liczbę 1. No i teraz możemy się poruszać w dowolnym kierunku, z tym, że nie możemy się poruszać na ukos. Możemy iść albo w prawo, albo w lewo, albo do góry. I teraz możemy zrobić tylko jeden krok. Jeżeli wybiorę jeden krok w prawo, to stanę tutaj. I teraz stąd mogę uczynić 3 kroki. Na pewno nie zrobię tych 3 kroków w prawo, chyba że umówię się z uczniami, że będziemy się odbijać od ścian. Czyli dojdę tu, 1 i potem 2, 3 będę się cofała. Można też to tak zmodyfikować. Ale na pewno będziemy mogli się poruszyć w lewo lub w górę. Jeżeli poruszymy się w górę tutaj, no to mamy liczbę 3 i znowu możemy te 3 kroki wykonać w dół
albo w lewo i tak dalej. I trzeba poruszać się po tej planszy tak, aby doprowadzić, nie wiem, dziecko, maskotkę, duszka jakiegoś, którego sobie tam wybierzemy, do miejsca stop. Nie było to łatwe zadanie, z tym, że ja robiłam to na lekcji z pierwszakami i początkowo one nie bardzo umiały obrać taką strategię, gdzie się poruszyć, tylko tak po prostu bezwiednie. Trzy, no to wybierały, no to pójdziemy tu, tu, ale po jakimś czasie one doszły do wniosku, że wracamy do tego samego miejsca i gdzieś tam krążymy po tej planszy i nie możemy dojść do środka. Więc pomyślały tak, nie, 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 to zastanówmy się, gdzie moglibyśmy położyć, żeby potem nam było łatwiej. Czyli znowu coś, co pojawiło się na poprzednim webinarze, jeżeli pamiętacie, przy ćwiczeniu znajdź drogę. Tam, gdzie one musiały przewidywać następny krok, czyli wybiegać tym myśleniem do przodu i sprawdzać, czy to, ten krok, który podejmiemy, będzie dobry. Więc tutaj też to zadziałało i po kilku razach one już naprawdę świetnie myślały, tak właśnie wybiegając do przodu, trochę strategicznie, a jak poruszymy się tutaj, to zobaczcie, tu będziemy mogli zrobić te dwa kroki, a potem stąd i tak dalej. Trochę nam to zajęło. Ja myślę, że można sobie samemu zrobić taką planszę. Trzeba by było to na kartce papieru rozplanować chyba od momentu, od mety, prawda? Czyli od tego punktu wyjścia. Tak jak mieliśmy z tą drogą, że najpierw układamy drogę z sekwencji, a potem dopełniamy pozostałymi elementami. I tutaj myślę, że gdybyśmy mieli ten punkt stop w środku, to potem możemy kłaść obok liczby, które potencjalnie mogłyby nas doprowadzić do tego środka i potem gdzieś przesuwać się o ileś kroków i zapisywać, ile tych kroków było, więc myślę, że taka plansza jest do zrobienia, ale za chwilę też pokażę, gdzie można takie plansze znaleźć. Dorota pokazała nam też jeszcze inny labirynt. To był taki labirynt, który mówił: wyjdź stąd, wyjdź do labiryntu tędy, idź i skręcaj tylko w prawo i musisz dojść tutaj. Powiem szczerze, że to trudne, strasznie trudne i myślę, że pierwszaki no może by sobie poradziły, ale trzeciaki spokojnie sobie z tym poradzą. Więc zobaczcie, wchodzimy sobie tutaj i nie możemy skręcać w lewo, czyli na pewno nie mogę pójść tutaj. Mogę pójść tu albo tu. I teraz tak, jeżeli pójdę tutaj, no to już automatycznie mam skręt w lewo, więc ta droga tutaj no, nie, jest niemożliwa, prawda? No więc idę do góry i teraz co? Muszę skręcić w prawo, no więc skręcam tu i teraz tak, tu nie mogę, bo tutaj jest w lewo, prawda? Więc skręcam tutaj w prawo, okej. Okay. Znowu w prawo, tylko teraz wiecie co, ja bym musiała się obrócić, bo ja mam problem generalnie z tym, ale dobra, idziemy i teraz tak, patrzcie, mogę iść tu, albo mogę iść tutaj dalej. Gdybym poszła tutaj, to skręcę w prawo, jeszcze raz w prawo, jeszcze raz w prawo i znowu dojdę do tego momentu, więc myślę, że tutaj nie ma sensu. Dobra, idziemy dalej i teraz skręcam w prawo, mogłabym skręcić tu, ale znowu tutaj w prawo, no to nie, to idziemy tu. No i teraz muszę skręcić tu, prawo, nie, tu już jest, dobra, tu jest też w prawo, okej. To nie jest takie proste. Dobra, co teraz, do góry chyba. Nie widzę waszych podpowiedzi, bo tu Krzysztof wyłączył czat. Poczekajcie, teraz tu co, w prawo, teraz, dobra, a Agata mówi teraz, okej. I teraz, dobra, ale nie, bo tutaj już będę miała w lewo, to tu nie mogę, czyli muszę iść tu, tutaj i teraz w prawo chyba, nie? A, zabłądziłam, no właśnie, kurczę, słuchajcie, tu, znowu tu, nie, nie wiem, to jest dla mnie strasznie trudne, ja mam generalnie problem, wiecie, jadę, mówię, skręć w prawo, ktoś skręca w lewo, ja mówię, że skręca w prawo, ja mówię, nie, to nie w to prawo, miało być w lewo, więc to dla mnie chyba też dobre ćwiczenie, ale słuchajcie, nie martwcie się, mam rozwiązanie, patrzcie, ciach.
Porównajmy z tym, co myśmy jakoś tutaj kluczyliśmy tymi drogami. No tak, zobaczcie, tutaj szliśmy dobrze, tu, 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 teraz tutaj, hop, 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 hop i prawo. No da się, tak, da się to zrobić. No właśnie, myślę, że pierwszaki, chociaż wiecie, ja sobie myślę tak, że gdyby na przykład zorganizować jakąś dużą przestrzeń, założyć na łapę prawą bransoletkę, wyznaczyć tę trasę, czy to nawet, wiecie co, nawet w sumie można by było wykleić taśmą malarską taki labirynt i oni musieliby po tej taśmie iść, na prawą rękę założyć jakąś gumkę i po prostu tylko w prawo. Ja myślę, że po jakimś momencie gdzieś tam doszłyby do tego. Tak, już zaraz mówię, skąd można wziąć planszę. No więc te gry i zabawy znalazłam na stronie, już podaję link. Poczekajcie, bo mam tutaj dzisiaj trochę tego. Ctrl C już mam, hop. Na tej stronie znalazłam te labirynty. I tam właśnie jest też ten labirynt, który zrobiłam, który widzieliście na poprzedniej planszy. O, to jest ten właśnie. Tutaj jest też taki ze strzałkami, tylko na przykład tutaj te strzałki pokazują, że można iść po skosie, tak? Ale spokojnie, to też można sobie wykorzystać. I jeszcze, słuchajcie, na Pinterestie, jak wpiszemy sobie Math Mazes, to wtedy cała masa fajnych labiryntów matematycznych nam się pokaże i będziecie mieli naprawdę z czego wybierać. Już wrzucam do Pinteresta. O, Krzysztof wrzucił. Dzięki, Krzysztof. Tak więc... Tak więc mamy tutaj już te linki. Krzysztof, mam informację, że slajdy nie są widoczne dla uczestników. Coś mi się tutaj zablokowało. Powiedzcie mi, czy widzicie slajdy? Nie widzicie, dobra, okej, okay, to ja już szybciutko uruchomię ją na nowo. Ach, nie to. Dobra, już ją mam. Okej. Okay. Dobra, a teraz widzicie? Jest, dobra, super, mamy teraz już z powrotem. Dobra, w każdym razie takie labirynty matematyczne myślę, że też warto wykorzystać, bo one, tak jak widzicie, też uczą doskonale myślenia, przewidywania, wybiegania gdzieś do przodu, ale też oczywiście tej orientacji przestrzennej, więc myślę, że jest to dosyć fajny pomysł. Jak znajdziecie jakiś fajny labirynt, wykorzystacie i zmodyfikujecie, to dajcie oczywiście nam znać. Możecie dawać też nam znać na Facebooku, ale też wrzucać swoje pomysły na Padlet. Dobra, dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka pomysłów na gry, ponieważ mamy z Krzysztofem mały challenge na koniec. Ostatnio na zajęciach wykorzystałam grę, którą być może znacie, Węże i drabiny. To jest taka gra, najczęściej jest zorganizowana na planszy 100 liczb. I polega ona na tym, że rzucamy kostką, poruszamy się po tej planszy, przechodząc przez poszczególne liczby i w momencie, kiedy napotkamy na drabinę, wspinamy się po tej drabinie do góry, czyli piętro wyżej bądź dwa, w zależności jak ta drabina jest skonstruowana, a kiedy napotkamy na drodze węża, to musimy tym wężem zjechać jak poślizgawce w dół i wtedy no niestety jakby oddalamy się od mety. Więc ten pomysł wykorzystałam na macie, ale oczywiście możemy wykorzystać dowolną dużą przestrzeń. I zobaczcie, zrobiłam tutaj od razu coś takiego, że pokazałam dzieciakom kierunki skrętów, żeby wiedziały, że tutaj w tym momencie muszą zakręcić i iść w tą stronę i tutaj tak samo, bo czasem bywało tak, że widziałam, że dzieciaki, kiedy grały i nie było tutaj jakichś liczb, to one przebiegały dotąd i potem zaczynały od strony znowu lewej do prawej. Tutaj idziemy sobie takim wężykiem. No i teraz zobaczcie, zamiast drabin i węży ułożyłam strzałki, które pokazywały, że w momencie, kiedy staniemy na tej strzałce, to wchodzimy piętro wyżej,
I tutaj jest ta liczba, za chwilę powiem, co z nią. A kiedy staniemy na strzałce w dół, to musimy zejść piętro niżej. No i teraz, to było ćwiczenie z pierwszakami, więc utrwalaliśmy sobie tutaj obraz liczby. Potem powiem, jak jeszcze wykorzystaliśmy te liczby do zabawy. I teraz poruszaliśmy się po tej planszy przy pomocy maskotek. Rzucaliśmy kostkami i przechodziliśmy przez te plansze. W momencie, kiedy maskotka stanęła na jakiejś liczbie, ta liczba była zdobyta przez drużynę. Graliśmy drużynowo, dwie drużyny były i zbieraliśmy sobie te liczby. I początkowo nic z nimi nie robiliśmy, tylko po prostu je gromadziliśmy. Dlatego trzeba pomyśleć o tym, żeby tych liczb na planszy było stosunkowo dużo i tak w jednym rzędzie przynajmniej 3 do 4, bo wiadomo, że gdyby była tylko jedna i jedna drużyna by zebrała, no to druga idąca za nią już nie widziałaby trochę sensu i tak no, mogłoby się pojawić zniechęcenie, ach, tutaj już nie ma żadnej liczby, nic nie zbierzemy i tak dalej, więc warto, żeby tutaj dosyć gęsto te liczby były rozłożone. I teraz tak, no oczywiście jest meta, zrobiliśmy tak, że drużyna, która doszła do mety, czekała na tej mecie na drużynę, która szła za nią. Nie robiliśmy z tego jakiejś wielkiej fety, że o, wygrana drużyna, bo tak naprawdę też nie o to nam chodziło. Tutaj pojawiła się bardzo fajna rzecz, którą trzeba z dzieciakami utrwalać, a mianowicie te skręty, tak, w prawo, w lewo. Wykorzystaliśmy specjalnie maskotkę, która odwracała się w kierunku ruchu i dzieciaki wykonywały też te ruchy, nazywały, w którą stronę się odwraca, w którą stronę skręca maskotka i potem przeliczaliśmy też pola, więc bardzo dużo takich aktywności, bardzo dużo elementów, które mogliśmy sobie doskonalić podczas tej gry. No i potem co zrobiliśmy z tymi liczbami? Ułożyliśmy je sobie, można było je układać od najmniejszej do największej, można było z nich tworzyć liczby dwu-, trzycyfrowe. My zamienialiśmy te liczby na liczmany i dzieciaki przeliczały, dodawały, sumowały wszystkie te liczby i sprawdzały, ile mają w sumie, ile punktów jakby zebrały przechodząc przez te plansze. I przeliczając te liczmany naprawdę nie sprawiło im to żadnego kłopotu i słuchajcie, nikt się nie pomylił. Pierwszaki policzyły pięknie, tam jedna drużyna chyba miała 43, a druga 42, więc całkiem blisko. Oczywiście za chwilę pojawiła się sytuacja taka, gdzie jak wygląda ta liczba 42, więc ułożyliśmy sobie z tych liczb, z tych cyfr tę liczbę, no to potem się pojawiło kolejne pytanie, a gdyby zamienić kolejność, a gdyby dołożyć tu jeszcze jedną liczbę, to jak wyglądałaby ta liczba, więc oczywiście kolejne 15-20 minut zajęła nam zabawa liczbami i odczytywanie, nawet jeden z chłopców pokusił się, próbował odczytać tę liczbę, która tam została ułożona, początek mu pomogłam, resztę już dopowiedział. Także też bardzo fajne zadanie i takie diagnozujące, bo pokazujące, jak daleko dzieciaki są. To, że mamy gdzieś tam dopiero opanowane pisanie wprowadzone według programu kilkanaście liczb, to tak naprawdę nas to nie ogranicza absolutnie. Możemy sobie wybiegać bardzo daleko i operować tymi liczbami, bo tak naprawdę one znają te liczby i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się w ten sposób bawić. Tak więc propozycja właśnie wykorzystania tych drabin i węży jest taka. No i teraz modyfikacja, myślę, może też być różnoraka, bo przecież na tych polach tutaj mogą pojawić się wyrazy do zbierania, ilustracje jakieś, prawda, z których na przykład potem ułożymy opowiadanie, czy jakieś trudności ortograficzne, nie wiem, sylaby, prawda, no cokolwiek będziemy chcieli tutaj, czy jakaś powtórka właśnie do lekcji dotyczącej, nie wiem, Polski, krain geograficznych, miast, rzek, prawda, no tutaj myślę, że pomysłów jest bardzo dużo. Ile mam dzieci w klasie? Dzieci mam mało, ja pracuję w małej szkole wiejskiej, więc grupa jest mało liczna, tak więc może nie będę tutaj drażniła liczbą, ale jest ich naście, jest ich naście. Słuchajcie, dobra, lecimy dalej. Dzisiaj o grach.
Więc pomysły na tworzenie gier. Pamiętacie z poprzedniego webinaru pomysł na wykorzystanie chociażby kolorowych kartek do zrobienia planszy do gry, prawda? Pamiętacie, rozkładaliśmy sobie tam różne elementy. Tutaj w tym przypadku mamy pieniążki. Tę przestrzeń możemy sobie zorganizować dowolnie. To już wiecie, nie marudzimy, że nie mamy maty, no to nie da się. Da się, można na przykład wykorzystać kafelki na korytarzu i tutaj z jednego szkolenia z moją koleżanką Izą, którą pozdrawiam, wykleiłyśmy szybciutko taką planszę przy pomocy taśmy izolacyjnej. Można wykorzystać taśmę malarską, to już też wiecie i bardzo szybciutko to nam poszło. Można też wykorzystać kubki, o których też wspominaliśmy tydzień temu i taką grę wymyślić razem z uczniami. I chciałabym Wam teraz opowiedzieć o grze, którą wymyśliłam razem z moimi uczniami i zastanowimy się, jak można by było ją zmodyfikować. No więc do gry wykorzystaliśmy roboty, ale tu znowu taka informacja, że oczywiście roboty nie są błędne, możemy wykorzystać maskotki, mogą to być uczniowie, którzy będą poruszali się po planszy, czy też jakieś ludziki Lego, które dzieciaki przyniosą, nie wiem, albo takie ludziki z jajek niespodzianek, prawda, i tak dalej. No więc jak organizujemy przestrzeń do gry? Rozłożyliśmy sobie na planszy kolorowe pola, które stanowiły bloki nie do przejścia. W pierwszej takiej wersji tej gry te bloki były ułożone w różny sposób, ale po zagraniu dzieciaki stwierdziły, że chyba te po prawej stronie były trochę łatwiej rozłożone i ta drużyna miała większe fory w przechodzeniu przez planszę. Więc pomyślałam sobie, dobra, okej, skoro mamy dwie drużyny, to możemy sobie na przykład po planszę podzielić na pół i rozłożyć te elementy symetrycznie. Tutaj możemy wykorzystać współrzędne, żeby sobie rozłożyć te pola, na przykład możemy losować te współrzędne, więc w tym momencie rozłożenie jest dowolne. No i teraz popatrzcie. Te roboty miały za zadanie przejść przez planszę z tego miejsca tutaj do tego. Ale nie był to wyścig. Drużyna sama decydowała, kiedy zakończy tę grę. Bo tak naprawdę w tej grze chodziło o to, żeby przechodzić przez pola, te tutaj, na których są karteczki, a pod spodem, pod tymi karteczkami, znaczy na kartkach tylko, że one były odwrócone tym zapisem do dołu, były zapisane wartości od minus 3 do 3, czyli minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2 i 3. I dzieciaki jak zbierały te kartki, to one nie wiedziały, jaką wartość zbierają. I teraz, mogły na przykład zaryzykować przejść szybciutko przez planszę, zbierając na przykład, nie wiem, 2, 3, 4, 5 kartek, dojść do mety, powiedzieć stop i mogły pomyśleć sobie, zebraliśmy pewnie dużo punktów, kończymy, będzie jakby wygrana po naszej stronie. Można się też umówić, że na przykład za skończenie tej gry, jako pierwszej, drużyna jako pierwsza zakończy tę grę, może dostać bonusowy, dodatkowy jeden punkt. Ale mogli też zrobić tak, że mogli zbierać wiele tych kartek, mogli wchodzić tutaj na pole przeciwnika i mogli poruszać się po tej planszy dowolnie długo. No więc oczywiście w momencie, kiedy... Aha, jeszcze można się umówić tak, że zbieramy kartkę wtedy, kiedy robot zatrzyma się na tym polu albo kiedy przez nie przejedzie. No i teraz my wykorzystaliśmy taką kostkę z liczbami od 1 do 3 i ruchy były takie, że za jednym razem jeden ruch to był albo ruch wykonany przy pomocy, ruch do przodu wykonany o tyle pól, ile wskaże kostka, albo był to obrót w prawo lub w lewo, albo krok do tyłu. Czyli za jednym zamachem, tak jak mówię, mógł robot wykonać tylko albo skręt i oni sami decydowali. Jeżeli na przykład robot stał tutaj
i zdecydowano i obrócił się, czyli mógł iść w tą stronę i zdecydowała drużyna, że rzuca kostką i wyrzuciła dwa, tak, i stanęła w tym miejscu, 1-2, to w kolejnym ruchu mogła się cofnąć i wtedy tę kartkę zbierała. Zabawa wbrew pozorom wcale nie trwała tak długo, bo oni dosyć sprawnie też obserwowali się i nawzajem szybciutko rzucali tą kostką i te ruchy przebiegały dosyć płynnie. No i potem na koniec, aha, i jak zbierali te kartki, to nie mogli patrzeć. A co zbierają, tylko kładli je na boku, a potem właśnie na końcu odkrywali te karty i zliczali, ile mieli punktów, tak? Drużyna, która tutaj dotarła, dostała dodatkowo jeszcze jeden punkt. No i tak się zdarzyło akurat właśnie, że jedna z drużyn zebrała dużo tych ujemnych liczb. Zobaczcie, pojawiają się liczby ujemne, tak? Oczywiście my je w tym momencie odejmowaliśmy. Na szczęście mieli też trochę liczb też dodatnich i to jakby nie spowodowało, że byli na minusie, ale gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to myślę, że moglibyśmy sobie to potraktować na przykład, nie wiem, jako jakiś dług, prawda? Że jak mamy tyle pieniędzy, wydajemy, odejmujemy, a potem nagle nam brakuje, to jeszcze zaczynamy pożyczać i jesteśmy trochę na minusie, więc pewnie jakoś byśmy to rozwiązali. Tak więc tutaj też można te modyfikacje wprowadzić, bo na tych kartkach znowu mogą się pojawić jakieś takie elementy, które chcemy wyćwiczyć, a będzie to formą jakiejś fajnej gry. Przeczytam szybko pytania, czy jeszcze jakieś się pojawiają, mówiłaś, że od razu co jest... Nie, właśnie nie mówiłam, co jest pod kartą, to znaczy oni wiedzieli, że tam są liczby i wiedzieli, że tam są liczby od minus 3 do 3. Tak, ale nie wiedzieli oczywiście, ile jest ujemnych, ile jest dodatnich, ja je potasowałam, czyli tak naprawdę, no właśnie, liczby ujemne, czyli takie kroki do tyłu, tak, można sobie na przykład wtedy oś liczbową rozwinąć i pokazać, tak, że jeżeli mamy tutaj 3 i 3 to jest 6, a potem odejmujemy, dochodzimy do zera i potem coś tak jak na przykład temperatury ujemne, prawda, schodzimy w dół poniżej zera. Dobra, to jest pomysł na grę. Jeszcze jeden pomysł na grę, który warto sobie przyswoić, to gra Kod i Robi, która jest do pobrania i jest opisana na Oswajamy Programowanie na naszym blogu. I już Wam wrzucę tutaj zaraz link, tylko znajdę tę zakładkę, bo mam ich trochę tutaj. Macie tutaj skrót do tej strony. Krzysztof, pomożesz proszę, bo nie mogę, chyba sobie zamknęłam. Oswajamy programowanie. Aha, dobra, to Krzysztof już ogarnia link. Słuchajcie, dlaczego to też warto wykorzystać, bo w ogóle pomysł gry jest bardzo fajny. W grze mamy karty do wydrukowania, które wskazują kierunki poruszania się takich małych robocików i mamy też właśnie te pola, przez które ten robot nie może się przedostać. I tutaj trzeba przeprowadzić robota przez planszę. O, dzięki Krzysztof. Trzeba przeprowadzić robota przez planszę, można się blokować na przykład, więc tutaj, tu w ogóle też zasad można sobie chyba, myślę, wiele ułożyć i razem z dzieciakami wymyślić. I co jest jeszcze fajne, że te karty, które sobie wydrukujecie, można wykorzystać do innych gier, przecież one nie muszą być tylko właśnie do tego Kod i Robi. Jak je zalaminujemy i gdzieś tam schowamy w jakimś pudełku, to pewnie nam bardzo długo posłużą i możemy wykorzystać chociażby tak, jak widzieliście w tej grach z kubeczkami, z kartkami, czy na przykład właśnie w tej grze, którą przed chwilą pokazywałam. No i teraz czas na mały challenge, chociaż to jeszcze nie koniec, bo jeszcze mam kilka rzeczy, które chciałam Wam pokazać, ale skoro już jesteśmy przy grach, to chciałabym ogłosić mały challenge, czyli wymyślamy swoją własną grę. Jeżeli będziecie mieli ochotę, chęci i czas i pomysł, to chcielibyśmy, żebyście wymyślili grę na bazie
może być na bazie tych, które pokazałam, ale też na bazie jakiejś swojej własnej gry, bo tak myślę sobie, że nawet można wykorzystać jakiś pomysł planszówki, o tak jak na przykład te drabiny i węże, prawda? Tylko fajnie byłoby, żeby wpleść w to właśnie jakieś treści edukacyjne, może nawet matematyczne, niekoniecznie, chociaż dzisiaj bardziej matematycznie działamy, i zmodyfikować ją tak, żeby też zawierała jakieś elementy programistyczne, czyli żeby tam było na przykład, nie wiem, może losowanie jakichś sekwencji, według których się trzeba poruszać po planszy, może to być na przykład kod, który sprawdzamy, czy doprowadzi, nie wiem, zawodnika do danego miejsca, tak, czy jakieś karty właśnie te z Kodirobi, ze strzałkami wykorzystacie i wpleciecie w to właśnie jakieś treści, czy matematyczne, czy też polonistyczne, co będziecie tylko chcieli. I jak Wam coś tam fajnego wyjdzie, to pokażcie nam, bo to myślę, że też fajna inspiracja dla innych. I taki właśnie pomysł dzisiaj z Krzysztofem dla Was mamy. Co Wy na to? Pomożecie, wymyślicie, dajcie znać na czacie. Będziemy myśleć, super, fajnie, wiedziałam, że można na Was liczyć. Czy musi być czysto kodowanie? To znaczy nie, to nie musi być tak właśnie, żeby to było tylko programowanie, tylko kodowanie, ale fajnie, jeżeli taka gra na przykład zawiera takie elementy programistyczne, tak? Albo na przykład coś w rodzaju takiego myślenia strategicznego, wiecie, logiczne myślenie, gdzieś przewidywanie, tak jak w tych labiryntach na przykład, tak? Tam mamy dużo, dużo takiego logicznego myślenia. Bardzo ciekawe, super, o, chłopcy są twórcze, dziewczyny też są twórcze. Tak, o wydłużenie doby. Pracujemy nad tym z Krzysztofem, powoli powstaje algorytm, więc pomachać? No macham. To ja mam pomachać? Dobra. Słuchajcie, myślimy o tym, żeby wydłużyć dzień, klonowanie to też jeszcze jest w naszych planach, ale jeszcze trochę to potrwa. Tak więc jeżeli Wam się coś uda, to dajcie nam znać, jesteśmy bardzo ciekawi. Ja powiem Wam szczerze, że ostatnio znalazłam taką grę i jestem w trakcie rozkminiania jej i przerabiania właśnie, tak więc jak tylko uda mi się właśnie wydłużyć trochę dobę i ją rozpracować, to na pewno się nią podzielę, bo myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Ja mam tylko jedną dziewczynkę w klasie, więc też musi być twórcza. No tak, no oczywiście. Pomyślimy, super, bardzo się cieszę. No to dobra, to teraz w nagrodę, na deserek, mam dla Was kilka propozycji różnych zabaw, które ostatnio też przeprowadziłam z dzieciakami i zachęcam Was, znowu nie zasnę, no ja wiedziałam, to my tak specjalnie właśnie, żebyście wiecie, jeszcze potem siedzieli i coś wymyślali. Słuchajcie, przeprowadziłam kilka zabaw, niektóre są wzorowane na tych, które już gdzieś się pojawiły. Pierwsza z nich to kodowanie kolorami. Słuchajcie, znalazłam na Pinterestie taką planszę, do której były przyklejone rolki. Oczywiście rolki, wiecie, że ja kocham rolki po papaletowym. One są oklejone różnymi kolorami, nie bez kozery, ponieważ te kolory wskazują nam drogę, którą musi przebyć kulka. I trzeba tak odwracać tą planszą, żeby ta kulka właśnie przelatywała, że tak powiem, tutaj przez te rolki. I tutaj mamy kod, tak? Czerwony, zielony, niebieski, żółty. Czyli zaczęlibyśmy tutaj, czerwony, potem można by było na przykład wlecieć tu, hop, 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 niebieski i żółty. Tak? I dzieciaki mogą sobie na przykład same losować między sobą, jaki jest układ tych kolorów. Można na początek wymyślić dwa kolory, potem trzy i zwiększać trudność, a potem całość można zrobić na przykład tak, że uczestnik ma do zapamiętania serię tych kolorów, ma na to minutę, musi sobie jakoś zapamiętać, można wykorzystać jakieś, nie wiem, haki pamięci, pokazać jak zapamiętywać sekwencję tych kolorów, żeby było skutecznie.
No i potem musi przeprowadzić, a ktoś tam na przykład ma te kolory i sprawdza, tak? Czy ten uczestnik dobrze to wykonał. Tutaj jak rozmawiałam z Krzysztofem, to Krzysztof mówi, że od razu można włączyć w to współpracę oczywiście, bo tutaj pod spodem, pod tą planszą można by było przyczepić takie sznurki i wiecie, mogłyby stać tutaj osoby naokoło tej planszy. To jest tak naprawdę, wiecie co, to jest pudełko po banana. Wiecie, jakie są te pudła, one są duże, masywne i one mają, one są skonstruowane tak, że są dwa tej samej wysokości wchodzące jeden w drugi. Ja wzięłam jeden ten ze spodu, a ten górny tak przycięłam, żeby była przykrywka i one są bardzo trwałe, jak się je oklei, naprawdę bardzo dużo rzeczy się do nich mieści w ogóle i tą pokrywkę właśnie do tego wykorzystałam. O, można właśnie, można kierować słowem, mieć prosto, teraz w prawo, dokładnie, dokładnie tak. I teraz jakbyśmy sobie tutaj te linki takie przyczepili od spodu, to zobaczcie, tak jak tutaj na zdjęciu widać, ci ludzie mogliby kierować, prawda, tą planszą, to jest chyba bardzo trudne, ale można spróbować. To samo jest tutaj właśnie z tym labiryntem i trochę to przypomina na przykład przenoszenie kubków, prawda, i budowanie tej wieży. Znacie taką zabawę, chyba ja wam też nawet pokazywałam. Mamy gumkę przyczepioną, sznurki z czterech stron i dzieciaki muszą naciągać tę gumkę, łapać kubeczek i przenosić go i budować wieżę. Świetna zabawa i bardzo fajnie uczy współpracy. Dzieciaki się dogadują między sobą, oczywiście czasem się kłócą, ale w końcu w rezultacie się dogadują, bo liczy się wspólne dobro. Dobra, kolejną zabawą to zabawa w kręgle. Są to kręgle słuchowe. Nikogo nie zbijamy, wręcz przeciwnie. Kłótnia nie zawsze jest zła, dokładnie, bo jeżeli jest konstruktywna, to pozwala znaleźć jakiś kompromis i dogadać się. Słuchajcie, to są kręgle, w których absolutnie nikogo nie zbijamy, wręcz przeciwnie. Musimy przejść pomiędzy tymi kręglami, czyli dziećmi ustawionymi, tak żeby ich nie dotknąć. I teraz jaka jest zasada? Zobaczcie, tutaj stoją dzieciaki ustawione tak jak kręgle, a przed dziećmi stoi osoba z zawiązanymi oczami, a tutaj stoją kierownicy, nawigatorzy. I teraz oni kierują tym dzieckiem według posługując się znakami umownymi. Najpierw się umawiamy, że na przykład, jeżeli to dziecko ma iść przed siebie, do przodu, to na przykład możemy tupać. Tak? Tupanie oznacza, że idziemy do przodu. W momencie, kiedy przestajemy tupać, to dziecko musi się zatrzymać. I teraz, jeżeli chcemy skręcić w prawo, przesunąć się w prawo, nie odwrócić, nie skręcić, tylko przesunąć się, prawda, w prawo bądź w lewo, to my akurat tutaj się umówiliśmy tak, że w prawo to było klaskanie, a w lewo to był odgłos wydawany przez krowę, czyli muł. Tak. No i zaczęła się zabawa. I słuchajcie, naprawdę świetnie to wyszło. Aha, jeszcze musieliśmy założyć sobie bransoletkę na prawą rękę, ponieważ to zawiązanie, mimo że one już dosyć fajnie się orientują i wiedzą, gdzie ta prawa, lewa strona, ale wiecie, w momencie zasłonięcia oczu dzieciaki trochę gubiły się w orientacji, niestety nie zawsze pamiętały, trochę błądziły, więc zakładaliśmy sobie bransoletkę. Ja mówię, ta bransoletka, czujesz tu prawa ręka, to w tym momencie idziemy w prawo. Tak więc naprawdę świetna zabawa. Tutaj jest nawet link do filmiku, który nagrałam podczas zajęć, więc możecie sobie, już wam wrzucam, możecie sobie obejrzeć ten filmik, jak to wyglądało na lekcji. Naprawdę bardzo fajne. Możemy wymyślać różne hasła, nie wiem, ciszej, głośniej, albo na przykład jakieś, wiecie, ze starszymi, to możemy na przykład czasownik, rzeczownik, wiecie, już takie po prostu stać i śmiać się. Możemy wymyślać różne hasła, więc myślę, że wasza inwencja twórcza nas nie zawiedzie. Zabawcie się jutro, bo naprawdę bardzo fajna zabawa. No dobra, to mam jeszcze jedną rzecz dla was. A
mianowicie nadal jesteśmy przy kodowaniu bez komputera, czyli takim offline, znanym też w internecie pod hasłem Unplugged, czyli bez prądu. Jest taka strona bardzo fajna, Computer Science Unplugged, na której znajduje się bardzo dużo fajnych pomysłów na zajęcia bez komputera. Tam na tej stronie też znajduje się pomysł na grę z piłeczkami kolorowymi, pamiętacie? I kiedy wejdziemy sobie tutaj w zakładkę Activities, to znajdziemy taką zakładkę Binary Numbers i tam też można znaleźć polskojęzyczne wersje tych artykułów, więc to jest świetne, bo tutaj nie trzeba znać języka angielskiego, żeby, tak już daję linka, żeby móc się bawić. I już mamy link. I wiecie co, i tam znalazłam bardzo fajną zabawę z kodem ASCII. Wiecie, to kurczę, chyba jakiś Apanaski wymyślił, tylko być może za długo, wiecie, wymawiało się Apanaski, więc on sobie to skrócił i powstał kod ASCII. Niezła teoria, co? Słuchajcie, co to jest kod ASCII? Wypisałam to sobie z Wikipedii, bo nie jestem informatykiem, więc nie umiem tego jakby wyrecytować. Jest to kod, któremu przyporządkowane są liczby z zakresu od 0 do 127. I te liczby są przyporządkowane literom alfabetu, znakom, cyfrom, tak, na przykład przecinkom i tak dalej. I na przykład literze A jest przyporządkowana liczba 97, a spacji bodajże 32, tak. I jest jeszcze jeden system, system binarny, to jest taki system dwójkowy, do zapisu którego, gdzie tam taką podstawą jest liczba 2, ale do zapisu używa się zer i jedynek. I słuchajcie, to jest totalnie odjechane, ja trochę to kumam, ale nie do końca, bo na przykład liczba 1 to jest 1, a liczba 2 to 10, liczba 3 to 11, liczba 4 to 100. A liczba 5 to 101 i tak dalej, i tak dalej. No i to jest naprawdę niesamowite, jak są ludzie, którzy to ogarniają, to podziwiam bardzo mocno. No i słuchajcie, i na Wikipedii znalazłam taką tabelę, jak się wpisze kod ASCII, Bell Apanaski, to jest taka tabela, w której są zestawione, jest zestawiony ten kod binarny, ten kod ASCII właśnie i litery alfabetu. I to, co tutaj widzicie, to są właśnie te litery alfabetu, tak jak na przykład litera 97, litera A ma liczbę 97, to liczba 97 w tym kodzie ASCII wygląda tak. I to są właśnie te liczby. I słuchajcie, mega pomysł na to, żeby zakodować właśnie w takim systemie binarnym swoje imię. I tutaj mam, patrzcie, swoje imię A, S i A, Asia. No powiedzcie, że to jest super odlot. Ja to też znalazłam wczoraj chyba, czy przedwczoraj. I mówię, kurczę, no to jest niesamowite, bo tu można prezent komuś zrobić, na przykład mamie, tacie, koleżance i tak dalej. Więc pomysł jest bardzo fajny. O, Krzysztof już nam rzucił tutaj link do pobrania tego PDF-a z tym kodem ASCII. Pobawcie się, zróbcie swoje bransoletki. A, możecie też wykorzystać na przykład klocki Lego, tylko to muszą być takie, wiecie, jedne małe punkciki i trzeba je tam wciskać sobie. Mogą oczywiście tworzyć, nie wiem, rysunki gdzieś tam na ścianach, w sensie na kartkach i powieszone na ścianach, jakieś takie właśnie łańcuszki, albo może to być, słuchajcie, pomysł na zakodowanie jakiejś informacji na podchodach na przykład, o czym opowiadała nam Asia, albo nie wiem, albo jakieś hasło dnia i tak dalej, albo na jakimś evencie ktoś musi zaszyfrować albo odszyfrować, co jest napisane. Więc myślę, że wiedziałam, że Wam się spodoba, super. To 1-0, a nie 10. Przepraszam, Agata, przepraszam, ja wiem, widzisz, dlatego mówię, że ja się dobrze nie znam, ale dzięki za to, że poprawiłaś mnie. No ja to widzisz, odczytuję jako 10, a ty po prostu, wiesz, laik, człowiek się nie zna i tyle. Ale teraz już będę pamiętała, że to jest 1-0. Okej, okay. Słuchajcie, no to kolejne zadanie dla Was do wykonania.
I pokażcie nam swoje pomysły na modyfikacje, jak wykorzystaliście to na swoich zajęciach z dzieciakami. Będziemy naprawdę przeszczęśliwi, jak się z nami tym podzielicie. Zapraszamy oczywiście na grupę facebookową. Jeżeli jest pośród Was ktoś, kto jeszcze do niej nie dołączył, a chciałby dołączyć, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również Was na stronę mistrzowiekodowania.pl i oswajamy programowanie, bo tam też cała masa fajnych pomysłów. Tam też znajdziecie, słuchajcie, pomysł na zakodowane obrazki, gotowe plansze do wydruku, to coś tak jak z tym kodem ASCII, tylko że tam współrzędne losujemy i kolorujemy. No i pamiętajcie o naszych webinarach, których jest jeszcze trochę przed nami, więc myślę, że warto zaglądać. No i przypominam Wam jeszcze o konkursie, o którym mówiłam dwa tygodnie temu widzieliśmy się. Konkurs Mistrzynie Kodowania Barbie. Zaprojektujcie, stwórzcie jakiś projekt w Scratchu, pokazując temat Mogę być kim chcę. Realizujemy swoje marzenia. Do połowy kwietnia trwa ten konkurs. Myślę, że warto wziąć udział i zaktywizować dziewczyny w szkole, żeby coś pokazały, że też są mistrzyniami kodowania. To z mojej strony byłoby tyle. Halo, halo Krzysztof, czy jesteś jeszcze z nami? Jest Krzysztof, bo Krzysztof wrzuca linki. Z Twojej też to wszystko, nie pokażesz nam się już? Powiedzcie, że chcemy widzieć Krzysztofa. Już w piżamie, ha, 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 chcemy, widzisz, zobacz, wszyscy chcą Cię widzieć. Krzysztof, pokaż się. Krzysztof, cześć, bardzo cześć. To tym bardziej chcę.